Król nam Chryste. W dzisiejszym programie w służbie ołtarza relacja z 18. diecezjalnego turnieju ministrantów piłkę nożną o puchar biskupa Kaliskiego. Turniej odbywał się na obiektach sportowych Dobrzyce oraz Koźminie Wielkopolskim w dniu 9 czerwca tego roku. Witamy bardzo serdecznie księdza Mateusza, gospodarza tego miejsca, tego turnieju. Jest to diecezjalny turniej ministrantów piłkę nożną o puchar księdza biskupa Kaliskiego. Księże Mateuszu, który to już turniej? Turniej jest organizowany po raz 18 tutaj w Dobrzycy. Czy wszystkie turnieje tu się odbywały, czy z jakąś przerwą to było? Z tego co wiem, to wszystkie tutaj się odbywały, 18 turniejów tutaj w Dobrzycy. Czyli zobaczmy, Dobrzyca jest gościnna, przyjmuje nas co roku. Czy możemy liczyć na turniej w przyszłym roku? Oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że turniej będzie zorganizowany. Tym bardziej, że nie tylko ksiądz go organizuje tutaj, tak naprawdę go koordynuje, natomiast jest tutaj cały sztab ludzi, którzy nam pomagają, na których zawsze, czy ja, czy ksiądz proboszcz, możemy liczyć i służą zawsze pomocą, są chętni w tej pomocy, pytają się sami, jak mogą pomóc nam, żeby było jak najlepiej. Panie, bardzo się cieszymy, że takich parafian tutaj w Dobrzycy mamy, parafian diecezjan. Księże Mateuszu, jakie kategorie ministranckie, kategorie wiekowe tutaj spotkały się na turnieju? Tutaj u nas w tym roku, podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu, są w dwóch kategoriach rozgrywane. Oczywiście jest to ogólnie rzecz ujmując szkoła podstawowa, natomiast jest w dwóch kategoriach: od klasy trzeciej i młodsi, czyli ministranci i kandydaci do ministrantów, oraz od klasy czwartej do klasy szóstej szkoły podstawowej. A ile drużyn zgłosiło się, ile drużyn przybyło tutaj do Dobrzycy? Przybyło trochę mniej niż się zgłosiło, ale mamy 9 drużyn w kategorii klas czwartych do klasy szóstej, natomiast 3 drużyny w kategorii klasy trzecie i młodszych. Czyli rywalizacja jest i ten duch walki na pewno na boisku, ale wiemy, że wszyscy tutaj gramy i wygrani zdobywają jeden najważniejszy cel, jest to niebo. Zdobyć, wygrać to niebo. Ale tak oglądając tutaj zawody, mecze, widać, że są duże emocje. Czasami były i łzy, prawda? Oczywiście. Oczywiście. Emocje są ogromne, zwłaszcza dla tych młodszych zawodników, którzy przeżywają, że coś nie wyszło, że coś poszło nie tak, ale również i emocje tych, którzy wygrywają, którzy cieszą się ze zwycięstwa, że idą dalej, że awansowali. Co do wygrania? O co grają tutaj zawodnicy? O puchar księdza biskupa Edwarda. Bardzo się cieszymy, także księdzu biskupowi dziękujemy i księdzu Mateuszowi. Lewkowa i Kobierna. Lewków i Kobiernie. We'll be right back.
Na boisku w Koźminie Wielkopolskim spotkaliśmy ministrantów z parafii świętego Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim, mistrzów turnieju halowego, który rozegraliśmy w porze zimowej w naszej diecezji. Ci ministranci udali się do Rzeszowa na Mistrzostwa Polski grup ministranckich, zostali wicemistrzami Polski. Dzisiaj są razem z nami. Podczas turnieju rzucali się w oczy wszystkim ministranci z parafii świętego Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim, a wyróżniali się nie tylko dobrą piłką, dobrą grą, ale także koszulkami, które macie tutaj na sobie. Powiedzcie mi, skąd te koszulki, dlaczego właśnie takie? Koszulki są z Mistrzostw Polski w liturgii Dziejów Służby Ołtarza, które otrzymaliśmy po przyjeździe i zakwaterowaniu. Pięknie. A jak to się stało, że pojechaliście właśnie na te mistrzostwa? Wygraliśmy Mistrzostwa Diecezji Kaliskiej w piłce nożnej halowej, wygrywając z Łoczewem 1-0 w finale. No i dostaliśmy przepustkę do Mistrzostw Polski. Pięknie. A słuchajcie, wszyscy tak jak jesteście, wszyscy byliście w Rzeszowie? Tak, w niepełnym składzie dzisiaj, bo nie ma jeszcze jednego naszego kolegi, który ciężko zachorował i nie mógł być dzisiaj z nami. Może stąd te trzecie miejsce, liczyliśmy na więcej, ale może być. Pięknie, a powiedzcie mi, jak wyglądało przygotowanie do tego turnieju w Rzeszowie? Jak ono wyglądało tutaj? Czy tak w biegu pojechaliście, czy ćwiczyliście, trenowaliście, przygotowywaliście się tutaj? Może poprosimy księdza waszego opiekuna, księdza Łukasza. Znaczy, nie było specjalnych przygotowań w tym sensie, że nie robiliśmy treningów przed Rzeszowem, dlatego że w zasadzie wszyscy chłopacy grają na co dzień w różnych klubach sportowych i tam po prostu te przygotowania mają na co dzień, dlatego że rozgrywają właściwie w każdym tygodniu jakiś turniej, mają wiele treningów, dlatego już w tym składzie parafialnym treningów dodatkowych specjalnie nie robimy, dlatego że chłopacy bardzo często, właściwie co tydzień spotykają się ze sobą na boisku jako jedna drużyna. Czyli spotkania na boisku i spotkania przy ołtarzu. Wzmacniacie się duchowo, aby później także i na boisku być jedną drużyną, prawda? Powiedzcie mi, a jak tam w tym Rzeszowie, jak długo trwał termin, trwał ten turniej? Ten turniej trwał 3 dni dokładnie, to był pierwszy, drugi maja. No my pojechaliśmy dzień wczoraj, to był 31 kwietnia, bo jednak długa trasa to jest ponad pół Polski, to jest 400 km praktycznie, to jest długa trasa. Zmęczeni byliśmy po tej trasie i ten sam dzień byśmy nie mogli jechać, ten grać. Tak, czyli 3 dni w Rzeszowie. Czy wiele meczy rozegraliście tam, na miejscu? Pamiętacie, ile meczy było? Cztery w grupie, bodajże? Cztery w grupie. Dalej faza puarowa, czyli też 1/16, tak? Ćwierćfinał, później półfinał, no i później finał. Finał, czyli zaszliście na sam szczyt. Powiedzcie mi, ile meczy wygraliście? Wszystkie oprócz finału. A finał przegraliście? Tak? A z kim przegraliście? Z parafią z Zalasowej. A jaki był wynik? Wynik był 2-1, tak. Z tego, co widziałem, to frekwencja bramek, dobrze pamiętam, 36 do 5. Także tylko 5 bramek wpuścić. Czy wasz bramkarz był najlepszym bramkarzem w Rzeszowie? Czy nie zostały rozdane nagrody dla najlepszych zawodników? Potem miała być upubliczniona taka lista i nagrody miały być potem rozdysponowane i dosłane. Na razie jeszcze nie mamy z tego sygnału. Co prawda o Tomku chyba nie wspominali jako najlepszym bramkarzu, chociaż bronił rzeczywiście bardzo dobrze. Natomiast w naszej drużynie był najlepszy strzelec całego turnieju i to był Marceli. I jeszcze najlepszy. Tak, i najlepszy zawodnik, czyli Maurycy. Czyli 2 tytuły zdobyliśmy, ale jeszcze nie mamy na to oficjalnego potwierdzenia. Czy możemy poznać tych najlepszych, którzy to są tutaj? Tak, 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 pięknie. Także wam bardzo gratulujemy. Podobni jesteście. To są bracia. Zobaczcie, gracie też w domu na podwórku. Tak, tak, tak.
też gracie razem. Widać, czyli przynosi to też efekty. Warto grać w piłkę? Tak, jest to wspaniała zabawa. Zawsze jak mamy wolny czas, tutaj idziemy z kolegami na Orlika i kopiemy zawsze piłę. Tam od przedszkola chyba już gramy tutaj w klubie i jest bardzo fajnie. Także bardzo Wam dziękujemy i życzymy dalszych zwycięstw. Także za rok również zapraszamy Was na Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej halowej o Puchar KNC. Króluj nam Chryste! Gościmy na boiskach w Koźminie Wielkopolskim, gdzie odbywa się turniej diecezjalny, turniej ministrantów. Jest z nami zwycięzca konkursu w programie Służby Ołtarza, Jakub Kaczmarek. Jakub Kaczmarek, przypomni nam właściwą odpowiedź, a pytanie brzmiało: podaj imię i nazwisko księdza, który w naszej diecezji jest pasjonatą skautingu, a o nim był artykuł w KNC, ogólnopolskim miesięczniku dla ministrantów. Podaj imię i nazwisko. Piotr Szkodlarek, ksiądz Piotr Szkodlarek. Dokładnie tak, to jest ksiądz Piotr Szkodlarek, a to jest piłka, która jest główną nagrodą. Gratulujemy. Dziękuję. I jest już teraz twoja. Brawo dla ciebie. Drużyna Jakuba gra też tutaj na turnieju, jest razem z kolegami, z ministrantami. Jak wam idzie turniej? No dobrze. Na razie żeśmy 3 mecze wygrali już w grupie i wychodzimy na pierwsze miejsce z grupy i teraz będziemy w ćwierćfinale grać. Pięknie, to gratulujemy i życzymy... Dziękuję. Którego miejsca? Pierwszego. Pierwszego. To pierwsze miejsce dla was. W turnieju wzięło udział 30 drużyn ministranckich z terenu naszej diecezji. Turniej odbył się w 4 kategoriach i oto poszczególne wyniki. W pierwszej kategorii 3 miejsce zajął Baszków, 2 Dobrzyca, 1 miejsce Raszków. W drugiej kategorii 4 miejsce Jarocin, parafia świętego Antoniego, 3 Kobierno, 2 Kobylin, a mistrzami drugiej kategorii została Słupia. W trzeciej kategorii 4 miejsce Brzeziny, 3 Koźmin Fara, 2 miejsce Kobylin, a mistrzami Słupia. I w 4 kategorii 4 miejsce Kobierno, 3 Dobrzyca, 2 Koźmin Wielkopolski, parafia świętego Stanisława, a mistrzami Goszczanów. 4 miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Drużyna z parafii Brzeziny. Gratulujemy, wielkie brawa. Prosimy, tutaj nie przyjdą. Puchar, zapraszamy. To jest kapitalne, słuchajcie. Gratulujemy.
puchar dla was. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tym razem czwarte miejsce w przyszłym roku. Będzie lepiej. Będzie pierwszy. Najgorsze dla sportowca, ambicja wybywalsza. Tak, kategoria gimnazjum, miejsce czwarte, parafia Brzeziny. Stawcie się. I ksiądz. Wielkie brawa jeszcze raz dla nich. Wasz opiekun. Gratulujemy, gratulujemy. Za rok mówią, że będzie lepiej. Będzie próba. Trzecie miejsce. Kategoria gimnazjum. Dla parafii gimnazjum z parafii świętego Mawrzyńca w Kościele Pierwszej Polskiej. Kapitanem. Słuchaj, także pięknie, trzecie miejsce, ale w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej, nie? Także gratuluję. Gratulacje. Ale nie ma. W tamtym roku. No to nie będzie. Święty Paweł Wyskoczył do wyboru w trzecie miejsce kategorii gimnazjum. Srebro! Mistrzostwa Diecezjalnych Opucha Biskupa Kaliskiego w kategorii gimnazjum zdobywa drużyna ministrantów z Kobylina. Dziękuję.
teraz Staszek. No. Staszek z Korwina, tak? Gratulacje. Gratulacje. Już skończyłeś, nie? Jak wyglądasz? Ja już 19. 19. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Trzecie miejsce parafia. Świętej Krzyków do Brzydza. Koźmiej, słuchajcie, wygrał. Gratulujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie spodziewałem się. Naprawdę dla mnie wielkie wyróżnienie. Jestem wzruszony. Gratulacje. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy, że byłeś kolega. Gratulacje serdeczne, także poinformować, że w tej drużynie znalazł się najlepszy siaki księdza proboszcza. Dziękujemy bardzo. Jutro prezentację w kościele. Oczywiście, pokażcie. Będzie na pewno. O. Gratulacje. Zakończyła się dekoracja najlepszych drużyn turnieju. W związku z tym bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować 18. diecezjalny turniej ministrantów piłkę nożną o Puchar Biskupa Kaliskiego. Dziękujemy współorganizatorom parafii świętej Tekli w Dobrzycy, parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Koźminie Wielkopolskim, Stowarzyszeniu świętej Tekli w Dobrzycy oraz Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Koźminie Wielkopolskim. Dzisiaj Polska gra mecz na Mundialu. Wszyscy kibicujemy. To czy wygra Mundial właśnie Polska? Na pewno będziemy już wiedzieć w kolejnym odcinku Służby Ołtarza 17 września. Do zobaczenia i udanych ministranckich wakacji.